Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 236. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Partnerem odcinka jest Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Witam Was oficjalnie bardzo serdecznie w Prezentowniku 2022. Jest to odcinek specjalny, w którym opowiem Wam o pomysłach na świąteczne prezenty. W tym roku postanowiłam podzielić prezentownik na dwie części, zatem ukażą się dwa osobne odcinki podcastu. Jeden leci dzisiaj, a drugi będzie z Wami już za tydzień, ponieważ postanowiłam podzielić te moje pomysły i inspiracje na dwie główne kategorie czyli na rzeczy i na emocje. Więc w dzisiejszym odcinku poznamy te inspiracje i pomysły, które można dotknąć. A za tydzień będą to rzeczy nienamacalne, chciałam powiedzieć niematerialne, ale powiedzmy takie, których nie da się zapakować do pudełka. Na sam początek myślę, że warto poświęcić chwilę, aby opowiedzieć Wam o moim podejściu do prezentów. Bardzo lubię obdarowywać moich bliskich, sprawia mi to dużą frajdę i mam wrażenie, że. Mam w tym dużą lekkość i łatwość. Nie zawsze tak, co prawda było. Obecnie mam takie nastawienie, że jeżeli słuchamy swoich bliskich, to te prezenty będą trafione i one będą osobiste, bo takie są moim zdaniem najbardziej cenne. I uszczęśliwiające. Opowiadałam Wam o tym kiedyś, nie wiem czy w zeszłym roku, że mam taką swoją listę prezentową dla moich najbliższych, czyli za każdym razem, kiedy usłyszę coś, co powie mi bliska osoba, albo wpadnę na jakiś pomysł, zapisuję sobie to na takiej specjalnej liście. Z prezentami na przyszłość. Bardzo, bardzo, bardzo polecam. Dodatkowo to, co dla mnie bardzo istotne, to to, by prezenty, które podaruję innym były zgodne z moimi wartościami. To oznacza, że chcę, żeby spełniały kilka takich podstawowych dla mnie wymagań, czyli aby były jak najbardziej zrównoważone, to oznacza dobre dla planety, dla ludzi na każdym etapie produkcji takiego prezentu. Żeby były też piękne i estetyczne, czasami, żeby były po prostu praktyczne, innym razem związane z doświadczeniami, lub po prostu stricte ozdobne. Zanim przejdę do moich polecajek prezentowych z tego roku, zachęcam Was z całego serca do posłuchania odcinka sprzed roku, ponieważ składają się na niego nadal moje jedne z ulubionych. Marek, wyselekcjonowane produkty, nieco bardziej standardowe, klasyczne pomysły. I w tym roku postanowiłam, pomimo tego, że tamte propozycje są nadal aktualne, nie powtarzać się i zaproponować Wam coś świeżego. Może nieco mniej konwencjonalnego, ale spokojnie będą też klasyki. I miałam przyjemność poodkrywać zupełnie nowe marki i produkty. Też może dodam. A propos tych wartości i pewnych boksów do odhaczenia podczas wybierania prezentów. Dla mnie ważne jest też wspieranie lokalnych marek, polskich marek, małych marek i wierzę w to, że właśnie ten odcinek będzie trochę takim powiewem świeżości, i że dowiecie się czegoś nowego, poznacie jakieś nowe koncepty, brandy. Bardzo, bardzo się cieszę, że możemy razem to poodkrywać. Ważna informacja w opisie tego odcinka: praktycznie każda marka przygotowała dla Was kot rabatowy, także zajrzyjcie koniecznie, bo ja tego nie będę powtarzała w trakcie nagrania. I oczywiście zachęcam Was, jak przy każdym moim odcinku, do odwiedzenia mojego Instagrama, bo ten prezentownik ukazuje się dosyć wcześnie, ale ja na przestrzeni nadchodzących tygodni, zbliżających nas do Świąt, będę wrzucała jeszcze więcej treści inspiracyjnych właśnie na Instagram, czyli instagram.com ukośnik Karolina Sobańska. Mam nadzieję, że razem spędzimy ten czas w oczekiwaniu do Bożego Narodzenia w bardzo miłym nastroju, w nastroju zabawy, słuchając świątecznych piosenek i czerpiąc ogromną radość z tego, że możemy podarowywać bliskim, ale też sobie przepiękne rzeczy, ale nie tylko rzeczy. No, ale dzisiaj rozmawiamy o rzeczach, ponieważ jest to główny motyw tego odcinka, i przed nami, przed Wami moja osobista selekcja najciekawszych, pięknych i jakościowych marek oraz produktów. Postanowiłam podzielić to na takie małe kategorie, także będziemy mówić o prezentach do zjedzenia, do zużycia, do domu, z kategorii wspólny czas, z kategorii dla siebie. Dla zwierzaka i dla aktywnych. Także dla każdego coś miłego. Ja nie ukrywam swojego entuzjazmu i mam nadzieję, że po prostu wspólnie się poinspirujemy. Zaczynamy, moi drodzy. Pierwsza kategoria. No, słuchajcie, nie mogłabym zacząć od niczego innego jak od jedzenia. Więc zaczynamy od kategorii do zjedzenia. To też jest taki klasyk prezentowy. Wydaje mi się, że. Wszyscy dostaliśmy wielokrotnie różnego rodzaju paczki ze słodyczami i z różnymi smakołykami, więc postanowiłam też dorzucić do tego kilka swoich propozycji i na pierwszy ogień idzie moje odkrycie roku, czyli marka i produkty, które były ze mną i są ze mną na co dzień i wierzę w to, że znajdą swoje miejsce w każdej kuchni, w każdej spiżarni, szczególnie z uwagi na ogromną ofertę i też dostosowaną do osób z przeróżnymi potrzebami, nawykami i smakami. A mowa o polskiej marce Olini, która słynie z cudownych jakościowych olejów, które wam serdecznie polecam. Używam każdego dnia. Jak wiecie lub nie, moim faworytem jest olej z wiesiołka, który mogę dodawać do wszystkiego. Ale w ofercie Oli nie macie też octy, zakwasy, masła orzechowe. I oprócz oleju z wiesiołka ja też bardzo, bardzo Wam polecam olej z czarnuszki na odporność. Na przykład do szotów na odporność. Idealne w sezonie zimowym, w sezonie chorobowym. Kolejną taką rzeczą jest dobra oliwa, która Przyda się, wierzę, naprawdę każdemu, zakwasy do picia czy właśnie masełko orzechowe, które można, którym można podbić słodkie posiłki typu owsianki. Coś dla dzieci, coś dla seniora, coś dla zdrowia. Wydaje mi się, że ten arsenał produktów idealnie sprawdzi się w takiej domowej, zdrowej apteczce. Przynajmniej dla mnie, apteczka to są właśnie takie produkty nie leki, a, a właśnie dobre, jakościowe oleje czy zakwasy. No i z takich rzeczy, produktów, możecie zrobić kosz prezentowy albo dorzucić do kosza, w którym zmieścicie przeróżne, przeróżne pyszności. Także taka propozycja ode mnie na start. W kategorii jedzeniowej postanowiłam uwzględnić też moje mili suplementy. Nie wiem czy wiecie, ale Polacy biją rekordy w spożyciu supli, a ja mam wrażenie, że często idziemy do apteki nie wiedząc do końca jakich składników odżywczych potrzebujemy. Kupujemy coś z polecenia, nie zważamy na jakość produktów, a no chyba nie o to chodzi. Dlatego myślę, że super pomysłem jest podarowanie komuś możliwości korzystania z dobranych do nas Jakościowych suplementów. I ze mną od lat jest Health Labs Care. Od tego roku w zasadzie wszystko, co suplementuje jest od nich. I ja wychodzę z założenia, że super jest mieć ekspertów, którym możemy zaufać, bo nie ma takiej potrzeby, abyśmy byli swoimi lekarzami. A Health Labs Care oferuje konsultacje, dzięki którym możecie szybko spersonalizować wasze zamówienie. Lub zamówienie dla Waszych bliskich. Także podsumowując, za marką stoją najlepsi eksperci w Polsce. Receptury są świetne, opracowane na bazie najwyższej jakości składników. Do tego dochodzi zrównoważona produkcja, także wszystko się tutaj zgadza. I nie wiem, czy wiecie, ale Health Labs ma też w ofercie kosmetyki, które ja z moją mamą od kilku miesięcy testujemy, bo mają oni serię zarówno dla skóry młodszej, jak i dojrzalszej. Ja osobiście jestem zachwycona kremem regenerującym z serii Glow, ale polecam wam po prostu zajrzeć. No i speaking of kosmetyki, to czas na kategorię do zużycia, gdzie wybrałam dla Was dwie takie moje największe perełki z tego roku. I zaczynając od kosmetyków do twarzy, to to jest trochę taki klasyk prezentowy, bo mam wrażenie, że czasem albo często trudno jest nam dogodzić sobie i chodzimy w kwestii produktów dla siebie naprawdę myślę, że w bardzo wielu kategoriach na kompromisy i o tym jest cały ten prezentownik bo święta są o tym żeby obdarowywać innych i dawać sobie to na czym na co dzień powiedzmy oszczędzamy już nie bójmy się tego słowa i dzięki temu że dostaniemy taki prezent nieco bardziej jakościowy Bardziej wyjątkowy, to może nauczyć nas wybierać tego typu produkty i żyć tak przez cały rok. Oczywiście w ramach naszych osobistych możliwości. Ja na co dzień testuję bardzo dużo marek, między innymi po to, żebym mogła szczerze przedstawiać Wam swoją opinię. I ta, o której powiem teraz, urzekła mnie w ostatnich miesiącach i teraz nawet patrzę sobie do. Łazienki, Bo mam tutaj taki open space w miejscu, w którym nagrywam, i stoją tam produkty marki IOSI. Jest to polska firma z własnym laboratorium i manufakturą. Wszystko marki IOSI powstaje w Wkładiu pod Krakowem, także mają kontrolę nad każdym etapem produkcji. Promują życie w zgodzie z naturą, pakują z dołością o planetę i to też dla mnie jest ważne. Mają świetny design. Ja szczególnie Wam polecam serię Pro. Krem do twarzy i serum skradły moje serce oraz cerę. Mają piękne zapachy, takie ziemiste, jakie ja bardzo lubię. No i świetne formulacje. Także, Josie, super brand. Jest cera, twarz, więc też kilka słów na temat kosmetyków do ciała. Tutaj pewnie nikogo z moich stałych słuchaczy to nie zdziwi, ale ja jestem zakochana w Marce Hagi. Która zdominowała moją pielęgnację ciała. Praktycznie wszystko, czego używam, jest z hagi, także masła, balsamy, żelem, giełki. I znajdziecie tam produkty też dla najmłodszych, dla babyków, dla kobiet, dla mężczyzn, z taką wtedy bardziej gamą, powiedzmy, właśnie korzenną. Ja uwielbiam takie zapachy, więc jak dla mnie to powinien być unisex. Kosmetyki są naturalne, wegańskie, skuteczne i właśnie cudownie, cudownie pachnące, mają przeróżne. Linie tematyczne, zazwyczaj właśnie tak podzielone zapachami, uwielbiam, bo czasami przenoszą mnie na bali poprzez swoje owocowe nuty, a innym razem czuję, że mam taki cudowny jesienno-zimowy nastrój dzięki pomarańczy, goździkom. No cudo, cudo, cudo. I też ważna informacja: kosmetyki Hagi są dostępne w bardzo wielu drogeriach, więc, moim zdaniem, to jest dobra opcja na prezent, na przykład w ostatniej chwili albo jeżeli nie chcemy czegoś zamawiać online. Dom. Dom, cudowne miejsce. Dom to nasze sanktuarium, i to jest mega, mega ważne, żebyśmy czuli się w naszym domu dobrze. Często wydaje mi się, że nie mamy nawet porównania, jak można. Poczuć się w naszym domu, jak dobrze i komfortowo można się w nim poczuć, zmieniając dosłownie kilka detali, poprzez malutkie dodatki, rytuały, wpłynąć na nastrój, na nasze samopoczucie, na atmosferę w domu, no i przez to też na samopoczucie naszych bliskich. Bardzo cieszy mnie ta kategoria. Mam dla Was tutaj sporo rzeczy do polecenia, bo. Ja wiem dzięki swojemu doświadczeniu, ale też dzięki rozmowom z różnymi ekspertami, że naprawdę otoczenie ma znaczenie i to jest wspaniałe, że w naszym domu zazwyczaj mamy nad tym po prostu władzę. Chciałabym zacząć od olejków eterycznych. Olejki roślinne, olejki eteryczne są stosowane od pokoleń. I wykazują mnóstwo wspaniałych właściwości przeciwbólowych, antybakteryjnych, przeciwzapalnych, antystresowych. Są na ten temat badania, więc myślę, że to już można uznać za fakt. I takie domowe stosowanie aromaterapii służy naszemu zdrowiu, zarówno fizycznemu, jak i psychicznemu. Chociaż wszyscy wiemy, że to jest połączone i nie można tego osobno kategoryzować. To, co jest najistotniejsze, słuchajcie, przy zakupie olejków, to jest sprawdzone źródło, najwyższa jakość. Mega, mega, mega ważne, bo olejków na, na rynku jest dużo, ale warto sobie to sprawdzić. Dlatego cieszę się, że mam Wam do polecenia konkretną firmę. I tutaj też jest bardzo ważny element, że marka Hebda, o której właśnie opowiadam, Daje też takie wsparcie merytoryczne w używaniu, dzięki czemu my wkraczając w ten świat olejków nie czujemy się zupełnie zagubieni, no bo tam jest naprawdę bardzo dużo opcji, produktów, zastosowań i informacji. Tak jak powiedziałam, bardzo się cieszę, że znalazłam polską markę, której mogę zaufać. I w ofercie hebdy znajdziecie dedykowane olejki i produkty na konkretne schorzenia albo stany emocjonalne. Także olejki czy mieszanki olejków mogą was wyciszyć, pobudzić do działania, pobudzić do kreatywności. Mamy olejki dedykowane dla dzieci, dla alergików, dla osób, nie wiem, chorujących na astmę, olejki na przeziębienia. Także warto się z tym zapoznać i dobrać coś pod swoje potrzeby, pod potrzeby naszych. Bliskich. I to, co dla mnie było takim game changerem, uwielbiam, 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 to są tak zwane roll-ony, czyli właśnie olejki, które mm, możemy aplikować właśnie dzięki takiemu rollerowi. I to są często mieszanki, tam jest jakiś olejek taki nośny, typu olej kokosowy i właśnie olejki eteryczne klasy terapeutycznej, które sobie rolujemy na szyję, na dekolt czy jeszcze w inne takie wrażliwe miejsca za uszami. I one naprawdę są wspaniałe. Na przykład mamy na natłok myśli, na dobry sen, na. Co tam jeszcze było takiego? Na silne emocje. No, uwielbiam. Są po, prostu, są po prostu przewspaniałe, cudownie działają i to jest też taki bardzo, bardzo przyjemny rytuał. Jeszcze inny produkt, o którym warto powiedzieć, to jest opaska na zatoki, która powstała w kolaboracji marki Hebda z Plantule, o którym może słyszeliście ode mnie. To jest producent moich ulubionych poduszek i koder wspomniany. Rok temu, i to jest taka specjalnie przygotowana poduszka wypełniona górbu solą i z dodatkiem naturalnego olejku plantule i hepta, która rozgrzewa, udrażnia i łagodzi bóle okolic naszych zatok. Także super, ogromny arsenał produktów, całe uniwersum, które dla mnie jest fascynujące, i warto rozpocząć swoją przygodę z olejkami. No, może właśnie jeszcze dodam od siebie to, że tego wszystkiego jest tak dużo. Produktów jest dużo, zastosowań jest dużo, że nie czujmy się przytłoczeni. Warto zacząć od kilku produktów i stopniowo wdrażać się w ten świat, bo aromaterapia naprawdę działa. Cuda. I kolejna propozycja jest związana z tym tematem, bo chciałam Wam polecić dyfuzor do olejków i to też mówię do siebie, bo ja od bardzo, bardzo, bardzo dawna przymierzam się do tego, aby taki dyfuzor sobie sprawić, ale tutaj chwila prywaty, od niedawna jestem osobą zamieszkującą na stałe jakiś lokal <grymiany> mieszkalny, więc może to jest ten czas na dyfuzor. Jeśli chodzi o to, dlaczego warto go kupić, no, zastosowań olejków jest bardzo wiele, i jednym z nich jest korzystanie z dyfuzora. Na przykład do inhalacji, ale też do ym, dyfuzowania <grych> tego, jakby stosowania olejków na co dzień. Także one. Brakuje mi dobrego czasownika, że one. Rozprzestrzeniają się, towarzyszą nam w, w tle i jest to bardzo dobre rozwiązanie, dlatego że po pierwsze oszczędza nasz produkt, nasze olejki, a to nie są produkty jakieś naj, naj, najtańsze, ale też gwarantuje takie nieinwazyjne stosowanie, bo olejki, pamiętajmy, powstają z ogromnej ilości surowca i nie chcemy bezpośrednio na skórę, nie wiem, szczególnie w przypadku kontaktu z np. dziećmi. Nakładać bezpośrednio na skórę, bo wtedy też zużywamy go więcej i to działanie jest bardziej intensywne. A w momencie, kiedy ten olejek sobie delikatnie emituje nie wiem, czy to jest dobre słowo ale powiedzmy, że tak to mamy możliwość korzystania z benefitów olejków, właśnie w taki delikatny sposób. Plus jest to po prostu bardzo ładne akcesorium. Czas na kolejny klasyk czyli świece. No wiadomo, oczywista sprawa, ale czemu o tym mówię? Bo wydaje mi się, że warto się trochę nad tym tematem pochylić. My lubimy sobie robić cozy mood naszymi świeczkami, ale naprawdę słuchajcie, warto zastanowić się, jakie świece kupujemy. Istnieje bardzo dużo takich fałszywych przekonań na temat świec. Ja się bardzo cieszę, że, że idziemy w stronę świec sojowych, że zwiększa się świadomość. Ale my często utożsamiamy świecę sojową z dobrą i zdrową, a to nie jest zawsze prawda. Świeczka może być właśnie wegańska, zazwyczaj sojowa, ale nadal być toksyczna, bo liczy się sam surowiec, i jego pochodzenie, ale też olejki, które są do tego dodawane. Czy nie są to sztuczne zapachy, i to w jakim opakowaniu do nas przychodzi. Także super jest wspierać marki, które dbają o każdy element produkcji. I tutaj znowu wracamy do tych wartości, które ja staram się promować i z którymi, które pomagają mi decydować o tym, po jakie sięgam marki i produkty. Także fajnie, żeby to były firmy, które są ekologiczne zarówno dla planety, jak i dla naszego zdrowia. I pierwsza firma, o której Chciałabym wam powiedzieć, to jest marka Swoje, niewielka manufaktura na wschodzie Polski, w której powstają naturalne świece, tworzone z organicznych składników, z wosku pszczelego oraz bawełnianych knotów i zamykane w słojach z ciemnego siła lub zwijane w rolkę. Jak wiemy, wosk pszczeli to jest efekt uboczny produkcji miodu. W przypadku marki Swoje pochodzi z etycznego źródła, z lokalnych, zaprzyjaźnionych Pasiek. I to, co charakteryzuje te świece, to jest to, że różnią się one wyglądem i zapachem od takich klasycznych mechanicznie robionych świec, bo ten proces wykonywania świec odbywa się od początku do końca ręcznie. Mają one naprawdę, naprawdę wyjątkowy, unikatowy wygląd. To jest dla mnie taki powiew świeżości w świecie świeczek. Nie są kolorowe, co jest ciekawe, bo marka swoje zrezygnowała z barwników, stawia na taki miodowy, naturalny kolor i klasyczny, estetyczny wygląd, ale też mają niesamowite kształty. W tym, uwaga, świeczki tortowe. To jest coś, o czym nie myślimy. Kupujemy zazwyczaj świeczki tortowe takie po prostu. Och, nie chcę użyć brzydkiego słowa, więc powiem, 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 powiem. Masowo produkowane, zupełnie nie zważając na ich jakość. A pomyślcie sobie, ile świeczek tortowych dziennie jest wykorzystywanych. Co jest też istotne, te świeczki można użyć ponownie, więc nawet jeżeli kupimy sobie taką lepszą świeczkę tortową, to możemy ją potem mieć przez lata. To taka zajawka, taki pomysł, który wrzucam spontanicznie. Dalej kolejna ważna rzecz to to, że te świeczki nie mają żadnych sztucznych olejków zapachowych, więc to jest trochę taka zgoda na to, żeby ta zapachowa prostota tutaj dominowała, ale uważam, że warto. Pakowane w biodegradowalne pudełka i papiery, tylko z naturalnymi wypełniaczami, z papierową taśmą jako oklejka i to jest też taka filozofia i takie podejście, które znajdziecie praktycznie we wszystkich produktach i markach, o których Wam dzisiaj mówię. I jeszcze jedna marka świec to marka Jaskółka, lokalna pracownia rzemieślnicza położona w suchym dworze nad Bałtykiem, która robi ekologiczne świece z wosku sojowego. Też każda świeca jest rozlewana ręcznie w małych partiach. Wszystko jest pod nadzorem biotechnologów i to co ciekawe, zapachy są inspirowane morzem. Także mamy morską bryzę, piasek, szum drzew, cykanie świerszczy, kwiaty polne. Jak to wygląda, a raczej jak to pachnie? możecie przekonać się sami. Znowu stawiają na zrównoważoną produkcję, pracują tylko z certyfikowanymi dostawcami surowców. Pakowane Zero Waste i jeszcze marka Jaskółka współpracuje z dwiema fundacjami. To jest organizacja non-profit One Tree Planted, dzięki czemu sadzone są dodatkowe drzewa i też działają z fundacją Mare. Także wspaniałe, wspaniałe, wspaniałe. Bardzo cieszę się, że mogę o takich firmach mówić. Mamy świecę? To opowiem Wam chwilę o lampach, a mowa o lampie solnej. Nie jest to tylko ładne akcesorium, i lampa solna to jest moim zdaniem mega ciekawy temat, bo nie zdajemy sobie często sprawy, że urządzenia elektryczne, z których korzystamy na co dzień, są źródłami szkodliwych jonów dodatnich, czyli elektrosmogu. I nadmierne promieniowanie elektromagnetyczne powoduje pogorszenie jakości powietrza w pomieszczeniach. O czym też już był podcast ostatnio, i może mieć negatywne skutki dla zdrowia. Także lampy solne to są takie naturalne jonizatory. To oznacza, że zmieniają ładunek elektryczny krążącego wokół nas powietrza. Oczyszczają powietrze i filtrują kurz w pomieszczeniu. How cool is that? Także warto dodać, że sztuczne światło składa się ze światła widzialnego, ale także niektórych promieni. UV, ultrafioletowych i podczerwonych, czyli IR. I poziomy emisji światła mogą być bardzo szkodliwe dla zdrowia i zakłócać nasz zegar biologiczny czy też układ kohormonalny. I promieniowanie ultrafioletowe i niebieskie mają największy szkodliwy potencjał, co ma potem wpływ na nasz sen i na trudności z zasypianiem. Także ekspozycje na światło. O którym powiedziałam przed sekundą, zatrzymuje wydzielanie melatoniny, hormonu, który wpływa na rytm okołodobowy. I ja wiem, że to była taka mega naukowa wstawka, ale uważam, że fajnie jest czasami wiedzieć, dlaczego wybieramy jakiś produkt. I super rozwiązaniem, które ograniczy nam ekspozycję na te szkodliwe promieniowania, będą lampy solne, świeczuszki, no i okulary blokujące niebieskie światło. Mniej czasu przekranie. To wszystko, to wszystko jest do zrobienia. I uważam, że to są bardzo, bardzo, ale to bardzo. Fajne pomysły na prezenty. Tak jak Wam mówiłam, głęboko wierzę w to, że prezenty czasami mogą być po prostu stricte ozdobne. Szeroko pojęta ceramika jest w modzie, ale ja znalazłam dla Was coś wyjątkowego i jest to marka Branik, która ma w sobie bardzo fajny asortyment dekoracji do naszych domów, obejmujących głównie właśnie braniki. Czy słyszeliście o tej nazwie? Bo ja osobiście nie. Braniki, słuchajcie, to są tacki wykonane z różnych rodzajów marmuru, kwarcytu i granitu. Może się sprawdzić jako podstawka pod filiżankę, czy kubek z gorącym napojem, ale może to też być po prostu ładny element naszego wystroju. Marka Branik produkuje też na przykład takie małe miseczki czy świeczniki, więc one znajdą dużo zastosowań. Możemy używać ich jako podstawki pod biżuterię, więc myślę, że w zależności od tego jakie potrzeby ma osoba, którą obdarowujemy, jakie ma wnętrze, to tej opcji jest bardzo ale to bardzo dużo. Fajnie dodać, że kamień jest materiałem, który naturalnie występuje w przyrodzie, więc jest też odporny na degradację pod wpływem wilgoci i jest to prawdopodobnie a raczej zapewne inwestycja na lata i produkt, który może z nami zostać przez całe życie i być nawet przekazywany z pokolenia na pokolenie. No, po prostu jeśli chodzi o estetykę, ja jestem zachwycona, to jest przecudowne, więc wierzę, że Wam też się mega, mega, mega spodoba. Jeżeli jesteście w ogóle w takim klimacie dekoracji domu i osoba, którą chcecie obdarować, lubi dobry design, to bardzo fajnym miejscem jest sklep Desa Home. I szczególnie polecam wam dział vintage, bo znajdziecie tam bardzo dużo wyselekcjonowanych designerskich dodatków vintage, takich jak ceramika, szkło czy plakaty. Ich twórcami, autorami są często kultowi artyści i też warto dodać, że nie ma tam nic powyżej 500 zł. Także ja wierzę, że są wśród was osoby, które jarają się designem tak jak ja i to myślę, że jest super rozwiązanie na to, żeby mieć bardzo piękny dodatek, akcesorium i jednocześnie on jest z drugiej ręki, więc ekstra, 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 ekstra. Witam w świecie klasyków albo nawet nudnych prezentów, ale postanowiłam dodać do tego prezentownika coś takiego jak dzbanek na herbatę. Nie każdy go ma, słuchajcie, a wydaje mi się, że fajny, też ładnie zaprojektowany designerski dzbanek. Jest bardzo dobrą motywacją do tego, żeby nieco zupgrade'ować swoje picie herbaty. Przede wszystkim zachęca nas do parzenia herbat liściastych. I to jest w ogóle kluczowe, bo ja sama jako, że jestem człowiekiem, to też jak mam do wyboru herbatę instant, bo akurat jest pod ręką, to wygoda, lenistwo, ale w, w idealniejszym świecie chciałabym korzystać z herbat liściastych. I fajny dzbanek z dobrym zaparzaczem jest moim zdaniem dobrą motywacją, Dzięki temu pijemy jakościową herbatę, mamy możliwość stworzenia sobie kolejnego uważnego rytuału i uczymy się lepiej pić herbatę, bo mam wrażenie, że też dużo się mówi o kawie, choć może to jest moja bańka i o tym, żeby przygotowywać kawę w zgodzie z różnymi zasadami temperatury, wagi i itd., itd., ale to samo dotyczy herbaty. Herbata nie powinna stać w wodzie przez godzinę, jak sobie ją popijamy, więc tutaj też taka. Może inspiracja? No i dla mnie też fajną rzeczą jest to, że jak mamy herbatę w dzbanku, to możemy sobie pić z naszych małych czarek. Nie wiem, ja jestem jedną z tych osób, które lubią sobie nalewać, i tak popijać w małych ilościach. Dzięki temu ona zostaje ciepła. Nie wiem, co Wy na to, ale dzbanek na herbatę. Ja bym się ucieszyła, i ja nie posiadam dzbanka na herbatę. Słuchajcie, kolejna rzecz. To jest coś, co jest mega, mega, mega bliskie mojemu sercu. Bo chodzi o wywołane zdjęcia. To jest rodzaj prezentów, który w moim życiu, w mojej rodzinie jest w ostatnim czasie bardzo popularny. Ja się cieszę w ogóle, że robienie zdjęć analogowych czy wywoływanie zdjęć wraca do nas w XXI wieku, ale nadal myślę, że większość z nas, dajcie znać, od 15 lat nie wywołała zdjęć. Mi się wydaje, że albumy na zdjęcia u mnie w rodzinie skończyły się gdzieś tak przed 2010 rokiem, i udaje mi się od kilku lat. Siadać tak raz w roku, raz na półtora roku, bo seria wydaje mi się, że to jest jakiś niesamowity wysiłek, do tego, żeby te zdjęcia powywoływać. Jest to cudowny sposób na zachowanie wspomnień i to jest zawsze prezent, który wzrusza do łez. Nie wiem, u nas to jest często na jakieś okrągłe urodziny. Bardzo, bardzo fajnie jest dostać taki album, na przykład dedykowany swojemu życiu, ale też po prostu album z ostatnich kilku sezonów wakacji czy świąt. Polecam, naprawdę. I jeżeli już wywołujemy zdjęcia, no to wybaczcie mi, jeżeli zjadam wyrazy, ale po prostu jest tutaj tyle, że do omówienia. Jestem tak podekscytowana, że czasami moja dykcja na tym traci. A raczej wasza jakość słuchania. Także uch, dam radę. Super by było wywołać zdjęcia i coś z nimi zrobić. No nie? A nie dać komuś ich tak po prostu w kopercie. Więc pierwszą opcją jest oczywiście album. Do zdjęć. I tutaj polecajka, czyli marka Paper Goods. To jest tradycyjny album, ale w takiej innowacyjnej formie i w ekologicznej oprawie. To jest taki, wiecie, trochę oldschoolowy album z czarnymi kartami z papieru z recyklingu. Zbarwionego naturalnymi metodami, co też jest dla mnie bardzo istotne, bez użycia chemii. I mamy tutaj twardą, klasyczną oprawę. 100% bohunianego płótna. Mamy też tłoczoną ramkę na froncie, dzięki której mamy możliwość takiej personalizacji albumu. Możemy wkleić zdjęcie wiodące. Mamy napis na grzbiecie, więc możemy łatwo odnaleźć album na półce. I co ważne, po raz kolejny, projektowane od zera przez projektantów. I tutaj ciekawostka jest taka, że projektantka ma wsparcie, i doświadczenie przekazane przez swojego tatę, który prowadzi rodzinną firmę poligraficzną o wieloletnich tradycjach, która funkcjonuje od 1935 roku na rynku. I też w Paper Goods znajdziecie na przykład przepiśniki. Troszkę inna kategoria, ale też bardzo, bardzo fajny prezent. No ale załóżmy, że nie chce nam się kupować albumu i wklejać do niego zdjęć. No, słabo, ale rozumiem, zdarza się. Jest alternatywa. Możemy kupić, słuchajcie, pudełka na zdjęcia, co też uważam, że jest ekstra, i jest to też dosyć wygodne, kiedy te zdjęcia przeglądamy. Ja uważam, że to wcale nie jest jakaś taka gorsza opcja. I tutaj mamy markę Paper Project. To są wykonane z połączenia dębowego drewna i ozdobnego grubego papieru pudełka. Twórcy marki fascynują się nieco zapomnianymi i nietypowymi technikami drukarskimi, i właśnie poprzez ich używanie. Podróżują w przeszłość, a wraz z nimi mogą nasze wspomnienia podróżować w przyszłość, a my teleportować się do dawnych czasów, przeglądając je z najbliższymi. No, bardzo to jest romantyczne i myślę, że ucieszy wiele osób, które zostaną obdarowane zdjęciami. Ze świata analogu przenosimy się do świata technologii. Bo muszę Wam powiedzieć o moim odkryciu kolejnym, które na maksa ulepszyło moją codzienność w ostatnich miesiącach i jest to głośnik. Piękny, estetyczny, kompaktowy, przenośny. Możemy go zabrać wszędzie. Zabieram go ze sobą na wakacje. Przy okazji dekoruje nam wnętrze, bo jest dostępny w przepięknych kolorach. Chodzi oczywiście o głośnik marki SONOS. Też myślę, że warto dodać, że to jest głośnik uniseksowy i serio, może się spodobać każdemu. Ja odkryłam po prostu, że muzyka w tle naszego życia totalnie podbija ten nastrój, że żyjemy w filmie albo w serialu i umila codzienność. I jednocześnie jest to dla mnie też bardzo fajny sposób, żeby odkrywać nową muzykę. Także tutaj nie ma za bardzo minusów, jeżeli znacie kogoś, kto nie ma swojego głośniczka. I nawet jeżeli to jest osoba, która nie przywiązuje wielkiej wagi do jakości dźwięku, bo ja taka byłam, to to naprawdę upgrade'uje życie. Moi mili, koniec z kategorią dom, która była strasznie długa. I teraz kilka słów na temat wspólnego czasu. Jest to moim zdaniem kluczowa kategoria do zadbania o nasze więzi, bo wspólne przeżywanie, doświadczanie umacnia, zbliża Poprzednie propozycje też dają taką możliwość, ale tutaj mam dla Was takie bardziej oczywiste pomysły, bo to są głównie gry. Pierwsza gra to będą gry karciane marki Myślniki. To są gry tematyczne o tym, jak się komunikować, gry dla rodziców, gry o tym, jak odkryć swoje powołanie zawodowe, gry o tym, jak radzić sobie ze stresem. To jest takie bardzo fajne zaproszenie do rozmowy i miły Pomysł na to, żeby spędzić razem czas, bo my często niestety nie rozmawiamy na takie głębokie tematy z naszymi bliskimi. Szczególnie wydaje mi się, że w gronie rodzinnym, ale często też w gronie znajomych. Także miło jest stworzyć sobie taką przestrzeń do tego, by w zabawny, taki niezobowiązujący, no bo to nadal jest gra, sposób porozmawiać o emocjach, o lękach, o pragnieniach. Przy okazji pięknie wydane, więc uważam, że naprawdę super, super pomysł, i fajnie, że w ogóle idziemy w tę stronę. Co prawda, chyba dużo osób gra w gry branżowe, ale super, że idziemy w tę stronę, żeby też wejść na taki głębszy poziom gier, zabaw i rozmów w gronie najbliższych. I druga rzecz to też jest gierka, i to jest gra, którą po prostu strasznie bym chciała yy, przetestować, dlatego że została stworzona przez ludzi, których ja bardzo podziwiam. To jest marka Intelligent Change. Nie wiem, czy kojarzycie Five Minute Journal, który ja stosowałam przez lata. E, to jest Mimi Icon i Alex Icon, wspaniała para. Oni też stworzyli Productivity Planner, więc wierzę, że ta gra będzie naprawdę świetna i nie testowała. Ale zapowiada się obiecująco. To jest kolejny sposób na stworzenie inspirujących, zabawnych i wciągających rozmów z bliskimi. Znajdziecie tam znaczące pytania, które zainicjują ważne rozmowy. Let's get closer. Table talk tak się nazywa. Mówiłam o tym, że lubimy grać w gry planszowe i z tego co wiem, to lubimy też um, układać puzzle. Więc dla fanów puzli mam coś wyjątkowego, bo słuchajcie, istnieje taka marka Figle polska która przedstawia grafiki polskich artystów. Uważam, że to jest genialny, genialny pomysł. To są małe kolekcje, które przedstawiają ilustracje, i tutaj cytuję: mające super moc, by przenosić w miejsca, gdzie jest beztrosko i urokliwie. Także dla mnie genialny pomysł, zajrzyjcie sobie, może Wam się coś spodoba. Następna kategoria dla siebie samego dla siebie samej. Myślę, że warto obdarowywać siebie. To będą prezenty nieco bardziej osobiste. Możecie je też podarować osobie, która jest Wam bardzo, bardzo bliska i którą bardzo dobrze znacie. Ale mam wrażenie, że wspólny czas, wspólnym czasem, ale są wśród naszych najbliższych też osoby, które za mało czasu spędzają same i brakuje im tego czasu w pojedynkę. I fajnie jest dać im przestrzeń na to, by mieć taki swój własny self-care i jakościowy czas ze sobą. I pierwsza rzecz może jest nieoczywista, ale na pewno bardzo osobista, i to są różnego rodzaju zimowe dodatki, czyli klasyczek świąteczny, czapki, szaliki, ale w takim ulepszonym wydaniu, bo marka, o której chcę powiedzieć, to jest marka Drugi Splot i powstała ona z nauki regenerowania i upcyklingowania kaszmirowych swetrów. Trochę takiego marzenia o tworzeniu produktów w sposób odpowiedzialny etycznie i społecznie. No moim zdaniem, wszystko, co jest upcyklingowane, ponownie wykorzystuje surowiec, jest genialne, a jak do tego jeszcze stoją za tym super ludzie, co często, bardzo często idzie w parze i jest to estetyczne, to ja jestem zachwycona. Także to jest lokalna manufaktura, szyją w małej, lubelskiej szwalni, wspierają tamtejsze krawcowe, zapewniają im uczciwe warunki pracy, po raz kolejny. Wszystko się zgadza, tak jak Wam mówiłam, motyw, motyw wiodący tego prezentownika. Także jeżeli chcecie kupić coś sobie, no to oczywista sprawa, ale jeżeli znacie kogoś dobrze, ja też, wiecie, wstrzymuję się tak często z takimi rekomendacjami, żeby kupić komuś jakiś przedmiot do użytku codziennego, taki bardzo osobisty, bo to jest indywidualna kwestia, ale jeżeli dobrze kogoś znacie, to myślę, że nie ma żadnych przeciwwskazań. Podobnie jest z kolejną rzeczą, o której Wam powiem, bo tutaj mowa o zapachach. To jest też kwestia bardzo, ale to bardzo osobista, i jeżeli kupujemy prezent komuś, myślę, że bezpieczniejszą opcją będzie kupienie komuś na przykład vouchera do perfumerii, gdzie specjalista pomoże nam dobrać zapach dla siebie. Taką bardzo, bardzo fajną destynacją będzie Galilou, która ma niesamowitą ofertę niszowych perfum najwyższej jakości. I drugi pomysł w kontekście zapachów to jest moje odkrycie, prezent, który sprawiłam sama sobie, czyli wykupienie sobie z wybranej przez siebie marki zestawu próbek perfum. I tutaj kilka słów o marce, która ostatnio mnie bardzo, bardzo zachwyciła. To jest marka Bon Parfumeur, czyli francuska tradycyjna marka, która ma wspaniałe zapachy podzielone na kolory. To jest tak, że te nazwy zapachów brzmią na przykład 202, 203, 204, potem jest 303, 302, nieważne. I wszystkie dwusetki to jest podobna kategoria, czyli na przykład zapachy kwiatowe. Potem mamy, nie wiem, cz czwórki, mamy zapachy korzenne, więc one są podzielone na takie wiodące tendencje, nuty i w ramach tego mają małe niuanse i po kilka zapachów. Czy ja to dobrze wyjaśniłam? Mam nadzieję. Więc e, oczywiście po pierwsze to są uniseksowe propozycje, bardzo ważna informacja. I fajne jest to, że marka ma taką misję, żeby zachęcać do mieszania zapachów i bawić się zapachami. No mówię, ja sobie zamówiłam taki zestaw próbek, myślę, że starczy mi na najbliższy rok, ale dzięki temu już do brzegu płynę. Mamy możliwość wybrania sobie zapachu dla siebie, bez konieczności inwestowania w cały flakon. Albo właśnie podarowanie tego komuś, kto zrobi te selekcje i potem sobie taki flakon kupi. Więc jak chcemy, to możemy nawet podarować komuś próbki plus voucher. O, taki pomysł. I moi mili, ostatnia rzecz z kategorii dla siebie to będzie planer czy też dziennik, i chyba nie muszę tego tłumaczyć. Ja jestem człowiek, człowiek notes i długopis, więc dla mnie to jest bardzo istotne. Zawsze mam przy sobie cały arsenał. Notesów i to, jaki planer będę miała na Nowy Rok, jest dla mnie bardzo ważne, więc po raz kolejny super prezent dla siebie lub jeżeli naprawdę dobrze kogoś znacie. Tutaj marka, o której chcę Wam powiedzieć, to jest marka papierniczeni. To są autorskie linie notesów, które są inspirowane tradycyjnymi technikami introligatorskimi. Mają bardzo piękny design, ale są też super funkcjonalne. Oczywiście ekologiczne opakowania i taka misja, żeby zachęcać ludzi do tego analogowego zapisywania i planowania. Dziękuję, zgadzam się w pełni. Let's move on. Kategoria szósta, drodzy Państwo, dla zwierzaka. Ja nie mam na co dzień zwierzaka, ale na pewno ja tak mam, więc Wy pewnie też. Macie znajomych, którzy szaleją ze swoimi pupilami i niejednokrotnie jest tak, że wolą kupić coś psom niż sobie. Więc Wy możecie też kupić coś ich psom i tym samym Wasi przyjaciele będą Was bardziej lubić. <grym> Marka, o której chcę Wam powiedzieć, to jest marka z bardzo fajnymi akcesoriami dla psów. Marka Bertie, która mnie naprawdę mega zaintrygowała, bo ma przecudowny branding i bardzo to jest miłe dla oka. To jest ten koncept stworzony z myślą o psach, ale w sposób dopasowany do stylu życia ich panów i pań. Także dla fanów produktów wysokiej jakości, ale takich, którzy lubią jednocześnie otaczać się ładnymi rzeczami. Tak dla mnie makes sense, bo tutaj Berti chce dać. Swoim zwierzakom, wszystko co najlepsze, a przy okazji estetyczne i tworzone jest dbałością o środowisko i produkty są funkcjonalne, a przy okazji miłe dla oka. Warto jest zastanowić się, jakich produktów używają nasze psy, a raczej jakie produkty stosujemy na naszych psach, bo tak samo jak w przypadku dzieci, my mamy z nimi potem styczność. Czy to będą kosmetyki, czy zabawki, ręczniki, jakieś przekąski. I jeżeli one są toksyczne i słabej jakości, to nie dość, że naszym pieskom jest gorzej, to potem nam też jest gorzej, bo my te, te, te pieski dotykamy. Także fajnie jest też pomyśleć o tym, żeby akcesoria dla psów były jakościowe, ekologiczne i nietoksyczne. I to właśnie znajdziecie w ofercie Berti. No, jestem naprawdę bardzo, 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 bardzo pozytywnie tutaj zaskoczona taką inicjatywą. I jeszcze jedna rzecz w kategorii zwierzakowej to jest na przykład zakup spersonalizowanej miseczki. I znalazłam bardzo fajną markę Soil, która razem z projektantką Martą Cylwik tworzy ceramiczne miseczki z pięknymi ilustracjami przedstawiającymi pieski. I możecie sobie taką zamówić, uważam, że bardzo, ale to bardzo fajny pomysł. Ostatnia kategoria nazywa się dla aktywnych, ale. Nie tylko. Więc jeżeli kogoś zniechęca kategoria dla aktywnych, to słuchajcie dalej, bo tak naprawdę są te rzeczy, której ja polecam na co dzień. Ale zacznijmy od takiej rzeczy mocno niekonwencjonalnej, a mianowicie od hamaku. No urzekła mnie, urzekła mnie ta marka. Ja kocham hamaki. Choć na wyprawy i biwaki się nie wybieram, to bujanie się na hamaku albo na huśtawce to jest dla mnie coś wspaniałego. I odkryłam świetną markę, która nazywa się Lesowik. To jest pierwszy w Polsce producent profesjonalnych hamaków turystycznych. I jeżeli znacie kogoś, kto biwakuje, wyjeżdża, chodzi po górach, to serio wydaje mi się, że to byłoby coś genialnego. I bardzo mnie też rozczuliło to, co przeczytałam na stronie, czyli to, że marka każdego dnia stara się, żeby wszystkie działania ich firmy od produkcji przez sposób, w jaki pracują, po opakowania produktów, były jak najbardziej ekologiczne i mają tam bardzo dużo informacji odnośnie tego, jak starają się na każdym etapie po prostu dbać o środowisko. Także super, super, super sprawa. Druga rzecz, która... Ostatnio zawitała w ogóle do, do mojej kolekcji, bardzo, bardzo o tym marzyłam. To będzie coś totalnie niesexy, jak o tym usłyszycie w tej chwili, ale uwierzcie mi, to jest też game changer. To jest termos na jedzenie. Pytasz po co? Już mówię. Butelkę każdy ma, ale słuchajcie, naprawdę miło jest wziąć ze sobą ciepłe, domowe jedzenie i po pierwsze, na przykład w pracy, nie odgrzewać go w mikrofali. Ja nie jestem fanką mikrofali. Tak, moja osobista opinia. Albo na przykład jeść czegoś na zimno, kiedy jesteśmy w podróży, w pociągu. Ale na co dzień to jest to samo. Szczególnie w kontekście na przykład, jak ostatnio, błędny detoksie, o którym Wam sporo opowiadałam, fajnie by było móc wziąć ze sobą na spotkanie po prostu ciepłą zupę. Więc coś genialnego. Zazwyczaj dla Was bardzo, bardzo fajny produkt, czyli Hydro Flask Insulated Food Jar. To jest pojemnik, który został w całości wykonany ze stali nierdzewnej. Odporny, bezpieczny, nie przynosi smaków i zapachów. Wolny od szkodliwych substancji, takich jak BPA i wtalany. I jest jakąś super innowacyjną potrzewką, wypełniony w środku. Także marka gwarantuje trwałość koloru, ma wygodny chwyt i bezpieczne mycie o zmywarce. Czego więcej potrzeba? Prawdopodobnie niczego. Dobierzcie sobie rozmiar, i uważam, że wszystkie osoby, które dbają o zdrowie i lubią Cię pojedzenie, lub po prostu wszyscy ludzie, którzy jedzą, będą zadowoleni. Dwie ostatnie rzeczy zostały, wiecie? No, to teraz yy, dla podróżujących zdecydowanie, dla aktywnych, mata turystyczna. Tak się cieszę, że w końcu stałam się posiadaczką maty turystycznej i że nie muszę na wakacjach ćwiczyć na ręczniku lub na podłodze. Bardzo miły upgrade i marka, o której chcę wam powiedzieć, to jest marka Marga Collab. Dlaczego? Bo to jest super polska marka z bardzo piękną misją, bo stworzona została z połączenia miłości do jogi i wrażliwości na piękno. Marga Collab przenosi unikatowe projekty artystyczne na użytkową formę, czyli na formę maty do jogi. I wzory są unikatowe, dlatego że zostały zaprojektowane specjalnie przez y, młodych artystów, przez niszowych projektantów, i dodatkowo występują też w bardzo małych serialach. Tam, seriach, nie serial. Tam znajdziecie też y, normalne maty, ale ja specyficznie chciałabym Wam polecić opcję turystyczną, bo myślę, że normalną matę każdy ma, nie ma potrzeby posiadania pięciu mat, a turystyczna naprawdę się przyda. I na koniec, produkt, y, który sprawdzi się nie tylko w podróży bo ja korzystam z opaski do spania każdego dnia, uważam, że to naprawdę zmieniło moje życie. Nie każdy ma idealnie wycienioną, wyciemnioną w zasadzie sypialnię, ja tak nie mam i często jak się też przemieszczam, to, to mamy różne okoliczności. Co ważne, ciemność sprawia, że lepiej śpimy i regenerujemy się. Naprawdę to jest mega, mega istotne, żeby zadbać o to, żeby było super ciemno w naszej sypialni. Nasze ciało wtedy wie, że jest noc, a jeżeli jest jasno, to ono cały czas jest w takim trybie czuwania. Dlatego, jeżeli nie macie możliwości wyciemnienia swojej sypialni, tutaj też chodzi o wszelkiego rodzaju lampki na waszych sprzętach, to polecam wam opaskę. No a w podróży to już jest obowiązkowa sprawa. Czy Wy sobie zdajecie sprawę, że ja właśnie omówiłam wszystkie rzeczy. Ja nie wierzę w to, ale mam nadzieję, że to było dla Was przyjemne i ciekawe. Chciałabym podziękować Marce Health Labs Care za objęcie patronatu nad prezentownikiem. Zachęcam Was także do sprawdzenia opisu odcinka, gdzie czeka na was dedykowany kod rabatowy i strona producenta z całą ofertą. Ale oczywiście w opisie znajdziecie. Linki do wszystkich produktów i usług, o których Wam dzisiaj powiedziałam. Nie zapomnijcie zajrzeć do prezentownika z zeszłego roku, aby jeszcze pogłębić swoje inspiracje, bo, tak jak powiedziałam na początku, te wszystkie rekomendacje są nadal bardzo aktualne i pod wszystkimi się podpisuję. I niezmiennie zachęcam Was bardzo serdecznie do obserwowania podcastu: do dodania go do swojej biblioteki na Spotify i na iTunesie do oceny podcastów tych aplikacjach, czyli dodania im wybranej liczby gwiazdek, do napisania kilku słów recenzji to w przypadku Spotify'a, do subskrypcji na YouTubie i oczywiście do aktywności na moim Instagramie, gdzie zachęcam was bardzo bardzo do interakcji pod postami, czyli pod moimi małymi felietonami. Zazwyczaj zadaję wam jakieś pytanie i bardzo lubię to, że tworzymy taką społeczność, w której możemy wymieniać się przemyśleniami, sobie po prostu dyskutować. Na Instagramie, tak jak wspomniałam, będzie pojawiało się jeszcze więcej treści z Związanych z prezentownikiem, a ja póki co zostawiam Was tutaj i zapraszam za tydzień do kolejnego prezentownika poświęconego emocjom, czyli tym nienamacalnym rzeczom, które można też podarować naszym najbliższym. Jeszcze raz wielkie, wielkie, wielkie dzięki i słyszymy się też standardowo w poniedziałek, jak zawsze. Do usłyszenia. Cześć!